To było trudne spotkanie, ale pokazaliśmy bardzo dobrą grę w obronie, a w ataku mieliśmy wiele ciekawych rozwiązań. Cały czas kontrolowaliśmy przebieg meczu i wynik na tablicy. Kiedy masz kilkubramkową przewagę, możesz pozwolić sobie na przećwiczenie różnych wariantów. Wiedzieliśmy, że polska drużyna nastawiona będzie na kontrataki. Właśnie dlatego uczulałem moje zawodniczki, aby wracały do defensywy i broniły całym zespołem.